Witajcie, żemeczki, z tej strony Trajol, w kolejnym odcinku z Harzowania 4 na aplikacji Geyserize. Jako Niemcy, w ostatnim odcinku udało nam się pozbyć tego problemu politycznego, co mieliśmy przed chwilą. Dla mnie w sumie przed chwilą. I teraz, jak zwykle, mamy naszą fajną gierę kart. I to jest nasza ostatnia gra kart. Mamy oczywiście to Economic Health. Nawet nie wiem, co to oznacza. Ale to, co bym chciał, mieć te moje plus 50. Czy jest jakieś? Nie ma. Zmieniamy rodzaj kryzysu, zwiększamy. I chyba jak zwykle nam wszystko wystarczy. Tak, wystarczy. I nadal będziemy usuwać to. Już nie usuwamy tego plus 5, znaczy się minus. Usuwamy tylko to, czyli tylko nam 2 zostało. Tak, wesprzemy Bułgarię, bo bardzo chętnie to robimy zawsze. Może jej się uda wygrać dzięki temu. Znaczy się w sumie mamy też czas na jakąś interwencję, tylko będę musiał sobie wtedy zmniejszyć szybkość gry. To sobie zróbmy ten samolot w takim razie. Dobra, i tak się to nam zaczęło. I tak naprawdę chcemy w sumie już usunąć to. Więc tak, raz, dwa, trzy. I raczej się nam nie uda tego zrobić na raz. Oczywiście możemy tutaj zrobić to, ale na razie sobie... Na razie włączymy sobie tego gościa. Tak, wspieramy was, dlatego że lubimy. O, i możemy sobie zwiększyć. Ale jak mówię, tutaj jest bardzo takie wątpliwe, bo w pewnym momencie w sumie mogą nam tutaj zmniejszyć. Bo po prostu to zależy od stabilności. Więc na razie nie chcę tego zrobić. To, co bym chciał, to zdobyć sobie takiego gościa, który jest zarąbisty. On po prostu ma same plusy. Czekajcie, czy jeszcze go nie mam odblokowanego? Wygląda tak, jakbym go jeszcze nie miał odblokowanego, albo został on usunięty. Bo on był naprawdę zarąbisty. On miał lepszy niż o to. To propagandowe. Dobra, chyba nie ma go. Tutaj tego gościa nie możemy, więc zrobić, więc wybierzemy tego. To jest oczywiście wytwórnia filmowa. I widzę, że już niedługo się zbliżamy do kolejnego roku badań. Ale na razie ja sobie patrzę, co my możemy robić. O, radar. Radar zawsze fajnie wybudować. No i chyba zaczniemy robić to. Ok, w tym odcinku oczywiście chcemy przejść jak najdłużej. I tutaj mamy taką nową mechanikę. Ja trochę żałuję, że musimy czekać na to, jak coś się odpali. Ponieważ nigdy nie pamiętam. Ja zawsze sobie daję o to, żeby robili. I kończę na tym. Ok, jakiś skandal. I tutaj mamy jakąś decyzję. Oczywiście tutaj się... Myślę, że tego weźmiemy. Tutaj mamy jakieś decyzje. O, i to jest najlepsze, kiedy ma się polityka power, można to przyjść tak jak po maśle, że że wtedy się jednym ruchem to robi. Okej. Tutaj musimy jeszcze włączyć. W sumie możemy to zrobić naraz. Chodzi o to, żebyśmy mieli tą odblokowaną decyzję. Okej. I tutaj jest kolejna mechanika. Wow, wiem, tak, kolejna mechanika. Polegająca na tym, że możemy dostać wsparcie dla naszego, dla naszych, czy to John Cena? Nie. Wsparcie dla naszego wojska. Teraz, o, jest tutaj. Mamy na razie na 30% i ja dosłownie nie wiem, co ono dokładnie oznacza, bo nigdy nie widziałem w praktyce, co to robi. Okej, więc tak. Tak, dalej przechodzimy i jak tutaj zrobimy, no to dosłownie w
koniec. I możemy jeszcze wyłączyć to. Nice. 50%. I wydaje się takie, o, 50%. Dużo. Tak, za chwilę stracimy, bo oczywiście, że za chwilę nam odejmą. Okej, coś przychodzi do nas z Brazylii. Te inwestycje, które zrobiliśmy. I co to nam odblokowało? Propaganda. Szczerze powiem, wezmę to. War support też w tej grze jest na niskim poziomie. Dobra, więc tak, to jest bardzo ważne, żeby zrobić. Okej, tak, jeszcze czarny poniedziałek usunęliśmy. Jeżeli źle usuniemy go, to później mamy taki wielki minus. Więc zawsze warto sobie jednak zwracać uwagę na to. Okay, tutaj zbyt pasowało. O, Szwecja przeszła. Jaki? Nie cierpię was, Szwedowie. Jak mogliście mi to zrobić? Będziemy zapewne musieli walczyć teraz z wami na północ. W sumie aż takie trudne to by nie było, ale zawsze kolejny front. Jak tam wygląda w Rosji? Rosja wygląda, no, jakoś. Okej. Okay. Tutaj chyba jakiś był event na temat nadchodzącej wojny. Okej, okay, to jest, teraz ważne jest, żeby sobie zrobić jak najwięcej takich różnych celów narodowych z tego gościa, który po prostu będzie polegał, że tutaj mamy will affect the decision making, bo później się włącza kolejna mechanika, która będzie kolejną denerwującą mechaniką, taką krótką. Więc tak, tutaj zawsze robią takie propagandowe rzeczy, kładam, takie typowe polityczne. Czyli, że tam, że my jesteśmy ludem, my z ludu, my fajni goście. I jak na razie czekamy, bo później dojdzie do takiej sytuacji, gdzie tam się na nas wkurzą za to, że konstytucję chcemy, i to będzie bardzo denerwujące. Okej. Okay. Więc tak, tutaj zawsze daję informację, że tak, chcemy zrobić tą konstytucję, co oczywiście będzie, co ich wkurzy. Tutaj jest napisane na temat Rzymian. Ostatnio odkryłem to słowo. I ja zawsze mówię, że nic nie będziemy wspierać z tym. Okej, okay, tutaj zawsze trzeba powiedzieć, że my tak, za tym. No i tutaj mamy konferencja skończona, wszyscy są właśnie szczęśliwy z tego gościa, drugi Bismarck. No i fajnie. Dobra. Więc tak, na razie to nie włączam. Mówię, po tym kryzysie włączę. I teraz będziemy oczywiście mieli dużo takich decyzji. Znaczy decyzji. Wydarzeń, które będzie polegało na tym, że no, jak to powiedzieć. O, druga wojna się zaczęła, secesyjna. Będziemy mieć dużo takich wydarzeń polegających na to, że mam jakąś agitację. To będzie zawsze minus, więc ja nigdy się na to nie zwracam. Okej, okay. I to jest ostatni raz, kiedy potrzebne nam są realnie karabiny. Ja żadnych dywizji nie produkowałem od tamtej pory, przez co mamy oczywiście mnóstwo tego. I właśnie jak mówiłem, to nie produkowałem, dlatego że wiedziałem, że to się stanie. Więc zaczynamy produkcję dywizji nowych i niestety przez to, że jesteśmy Niemcami, to będziemy musieli sobie dużo dostawać jakichś rzeczy, które okej, okay. Dużo rzeczy takich do manpowera, ponieważ naprawdę może być problem później z zdobywaniem tego manpowera. Nie przez to, żebyśmy umierali dużo na granicy, ale no, manpower zawsze fajna rzecz. Dobra, kolejne co się nam przyda. Tutaj i tak już wystarczająco dużo zrobiliśmy. Czołgi jeszcze nie, tutaj też nie. Szukam, czy coś jest. Mogę niby to zrobić. Przyda się na pewno do nas trochę paliwa. Mówi się, że Haiti jest z nami. Jakoś nie widzę, żeby było z nami. Ale jak to wygląda? No, wygląda na to, że American Union State nawet dobrze pójdzie im. Okej, okay, czy coś tutaj mamy? Takiego
takiego fajnego. Tutaj bym mógł porobić sobie te antraki, ale wrócę sobie w takim razie tutaj. Okej. Okay. O tak, i tutaj mamy właśnie to, co mówiłem, że będą eventy. Okej. Okay. Mamy dużo tego political power, nie powiem szczerze. Można by było sobie powydawać, nie wiem, na przykład na to. Co coś można też. W sumie tutaj korpus. Ale w sumie nie mamy tutaj na dobrych generałów. Yikes. No. Mamy ten minusy, które by się przydało usunąć. I to w miarę szybko, ale najpierw bym sobie zrobił to. Ponieważ wiecie, zawsze fajnie to robić. I komuna francuska przeciwko nam? Co wybierzecie? Komuna. Nie wiem, co ona robi. Ale ewidentnie nie wydaje mi się, że to, co by chciała. Okej, okay, Węgry jak zwykle swoją rewolucję mają. Szwajcaria... A nie, Szwajcaria to zazwyczaj ma ten... Oto, i to jest okupacja z tej... No właśnie. Okej, okay. France threatened to return, warn them to turn back or face German arms. Tak. Wesprzemy Szwajcarię. Nikt tutaj nie będzie nam naszej Szwajcarii właśnie się opierać. O, i jak sami widzicie... O, Irlandy. Jak sami widzicie, tutaj wszyscy jednak nie chcieli. Okej. Okay. Okej, okay. I tak się zaczyna, jak mówię, powoli. Jak zwykle tutaj zapominam to porobić, a i tak mamy dużo fabryk cywilnych, więc trochę tego będzie. I mamy Szwajcarię u swojego boku, co oznacza, że my dosłownie mamy wielką twierdzę tutaj. To jest taka wielka twierdza, w którą będą wszyscy atakować i wszyscy będą po prostu atakować. Okej, okay. Widzę, że zrobiłem błąd w kolejce i tam zapomniałem dać jednego. Jak sami widzieliście, wszystko tam jest już opisane ładnie, pięknie i przyjemnie. A tutaj, Bułgaria. Wow. Ja zazwyczaj lubię sobie wziąć to, bo lubię mieć jednak ropę. Coś tutaj jeszcze mamy? Mamy to ciągle. Co oczywiście. O nie. Nie uda nam się tego zrobić. O, to słabo. Dobra, w takim razie zrobimy to, co mówiłem, że trzeba usunąć. I spróbujemy sobie jak najwięcej tutaj porobić. Więc tak, teraz się włączyła nam nowa mechanika. Ona polega na tym, że będzie mieć eventy. Jeszcze się nam nie włączyła jeszcze do tego. Więc tak, będziemy mieć takie eventy. I chodzi o to, że my możemy po prostu zrobić negocjacje. Więc tutaj środkowe to jest negocjacje. Dobra, możemy zafundować wasze wszystkie rzeczy. Dobra, tego gościa wybierzemy. I powinien sobie poradzić. Poradź sobie, człowieku. Okej. Okay. I co teraz w sumie robimy? No, czekamy. Jak na razie Francja tutaj pogroziła nam palcem w bucie. A my możemy sobie włączyć trening. Okej. Widzę, że się nie zgodzili. I mamy problemy. Okej, okay. Tutaj jak zwykle co się dzieje, to chyba było nasze głosowanie, ale jakoś nie pamiętam. Okej, okay. I tutaj jak mówiłem, tutaj się zaczyna, tutaj wotum zaufania czy coś takiego się zaczęło i my zazwyczaj polega to na tym, że my po prostu czekamy na wszystko. Więc czekamy, jak tutaj się, co nam się zrobi. Na razie wszystko
ładnie wygląda. Wydaje mi się, że możemy sobie tutaj wszystko powiększyć, bo mamy political power na to. Ok, więc tutaj jak widzicie, możemy sobie różne rzeczy wybrać. Ja zazwyczaj wybierałem to, ale ewidentnie oni tego nie lubią. Więc robię to, no i tamci akurat lubią. Najlepiej to narzekać po prostu na tamtych. Ok, tutaj Portugalia coś zaczyna do nas. Nawet nie wiem co tutaj. Ok. I oczywiście nie zawsze mogą się zgodzić. To nie jest tak, że oni aż tak bardzo to jest problematyczne dla nas, że się nie zgadzają. No ale... no trochę jest. Więc to co zazwyczaj robię, to i tak omijam to, ponieważ to jakoś minusów większych mi nie daje. I staram się po prostu na inny. I na przykład, o tutaj mamy więcej tego. I na przykład mogę po prostu postraszyć to... o, postraszyć Francję, ale się nie zgodzili. I tutaj chodzi o to, że musi mieć 32... o tutaj, 32 głosy. Oczywiście to... oczywiście to będzie najprostsze, żeby zrobić. Oraz tutaj generalne gubernatorstwo. O. Po prostu zapomniałem, jak to się pisze i później próbowałem z pamięci przeczytać. Więc powoli tutaj zdobywamy. O, wreszcie mamy gościa. Dobra, jakiegoś fajnego gościa by się przydało dać. Defense. Organization. Organization będzie dobry. Ok, usunęliśmy część tego. Usuwamy dalszą część. Ok, i tutaj oczywiście mamy kolejne. Jak mówię, no tutaj zawsze się opłaca po prostu mówić, że to jest głupia. Głupoty gadają i żeby nie zwracali na to uwagi. A i na przykład możemy obniżyć ten Enabling Act. I oni się nie zgodzili. Zazwyczaj to działało. To jest najlepsze, że do tej pory wszystko działało, gdy to robiłem. A teraz jak zawsze to robię, to nie działa. Więc... oby się im nie udało. Chociaż nie powinno się im udać. Wysyłamy tutaj dewizję. Tak, tutaj się jednak zgodzili na to. Jednak są mądrzy. I w międzyczasie my sobie po prostu polepszymy nasze dywizje. Na przykład to zrobimy i antitanki zaczniemy produkować. To się nam oczywiście przydadzą antitanki. Jeszcze nie produkujemy chyba... nie, już produkujemy militarki. To jesteśmy w sumie na momencie, kiedy już chyba zaczniemy ogólnie rzecz biorąc po prostu robić typowe pod militaria. O, kolejni się zgadzają. Jeszcze tylko muszą się dwóch zgodzić. No to to jest... to nie ma... to raczej powinni się wszyscy tutaj pozgadzać. Tak, no i wszystko przeszło. I teraz głupio się czuję, że narzekali. Okej. Okay. Tutaj nadal musimy poczekać na to, co będzie denerwujące. Ja zazwyczaj sobie tutaj też... jeżeli coś dobrego możemy zrobić naszym sojusznikom, no to robimy tutaj. Nie zawsze widzę, żeby to był jakiś problem, że oni później będą chcieli się, wiecie, zbuntować czy coś takiego. Okej, okay. Kolejny slot też jest dobry. Tutaj by się przydało coś do infantry, tutaj jest za 20. Już jest gościu. Tutaj ma klik, coś zrobiło. I też, szczerze powiem, jak to zrobimy, to powinniśmy zacząć wracać tutaj. Potrzebujemy dosłownie mega dużo tych rzeczy, które tutaj jest. Bo naprawdę możemy zdobyć dosyć dużo tutaj po prostu bonusów. Więc jak tylko nam się uda to zrobić, to wracamy tutaj i robimy te wszystkie rzeczy, bo mówię, tutaj po prostu się nam przyda. Submarine. Jakieś decyzje. A, kolejne tutaj z tym.
tu Sicilis, to znaczy, że oni walczą. Okej, okay, nice. Oni zazwyczaj w moich grach nie było im, że tak powiem, za dobrze po ich stronie. Okej, okay. W takim razie myślę, że po pierwsze to zrobimy. To by się przydało po pierwsze zrobić z tego względu, że że to jest długie, a to bardzo wspomoże naszego sojusznika. Myślę, że przed wojną ściągniemy sobie jeszcze oczywiście te wszystkie dywizje kolonialne, jak to każdy kolonista robi. Wow, naprawdę nie mamy żadnych badań na czas? Znaczy się mamy to, ale mnie zbytnio nie obchodzi. Dobra, spróbujemy zobaczyć, czy coś tutaj mamy. No i jeszcze tutaj mamy zrobione. Wow. Naprawdę dosyć do przodu. Możemy cruiser submarine zrobić. Okej, okay, tutaj powoli są ci pokonywani. No, trudno się zdziwić. Rosja nie jest aż taka słaba. Pytanie jest takie, co tutaj możemy. Inwestycje robimy. No, zawsze można zrobić. Okej, okay, colonial budget. To jest naprawdę bardzo trudne, bo zobaczcie, to jest 40%, to jest dosyć potężny cios. Tutaj dobrze im idzie. Chcę zrobić tą Amerykę Południową, bo się zawsze przyda. Tutaj wolę to zrobić, bo wiem, że zawsze może się to źle skończyć dla nas. Okej, okay, co tutaj możemy dać kolejnego gościa? O, ten fajny by był. Ale już go mamy jako tego gościa. No, szkoda. Artylerię sobie weźmiemy. I więcej chyba już nie. Motorized by był, ale chyba bardziej sobie dam na armor. Okej, okay, w takim razie, gdy już tutaj mamy wszystko, myślę, że teraz pójdziemy w to. Bo w sumie nigdy nie wiem, kiedy wojna ta pustynna wyjdzie. Oraz też to zauważyłem, to że w sumie moglibyśmy wysłać jakieś dywizje tutaj i pomóc Włochom w tej wojnie. Bo i tak mamy dużo czasu, też byśmy sobie trochę robili doświadczenia. I to by bardzo nam pomogło w przyszłych wojnach, dlatego też myślę, że te cztery dywizje byśmy wysłali jakiegoś dobrego generała i to St. Air Volunteers. I byśmy chyba zapewne w kolejnym odcinku to zrobili. Okej, okay, ktoś tam zmienił się. Ten gościu chyba się zmienił? Nie. Nie wiem, co się dokładnie zmieniło. Czy my nie możemy już? Tak. Tak, bo nam spadł World Support. Przez pewien czas mieliśmy to włączone. Więc pytanie jest takie, czy oni mają lotniska i czy ja mogę już wysłać im jakiekolwiek wsparcie lotnicze? To jest bardzo ważne pytanie. Ale się dowiemy je w kolejnym odcinku, bo to jest tyle z tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, mi komentarz, subskrypcję. Był wami Trajol w Hartmann 4 na Motketsi Kaiserreich. Jako Niemcy, no to cześć.